rozdrobniony bakłażan. Dodaję tutaj pastę tahini, czyli pastę sezamową. Z pastą tahini możecie się Państwo spotkać przy chałwie, królu street foodu, czyli przy humusie, jest to obowiązkowe. Można robić samemu pastę, w bałaganu też jest pasta tahini, albo można ją kupić w sklepach. Po prostu kupić w tym i się nie bawić, tak? Tak, tak, tak. No to coś dla mnie. Iza oczywiście robi sama, ja kupuję. Wracając do... No to zaburzyło to, co z tą wieprzowiną, czyli można jeść wieprzowinę? Nie, nie, Żydzi nie mogą jeść wieprzowiny, ale nie wszyscy Żydzi... Dwa ząbki czosnku. Nie wszyscy Żydzi przestrzegają zasad halachy, zasad tory i tych przepisów, tak? No przecież nie wszyscy w Polsce poszczą w Wigilię, czy nie jedzą ryby, czy nie jedzą mięsa w piątek, tak? I to jest na tej samej zasadzie, że każdy Żyd jest człowiekiem wolnym, robi co chce. Jedni jedzą wieprzowinę, inni nie jedzą. Jedni jedzą owoce morza, ci religijni, którzy przestrzegają tych zasad, oczywiście nie jedzą owoców morza, nie jedzą wieprzowiny, nie jedzą ryby, która nie ma łusek i nie jedzą... Nie jedzą też koni na przykład i też zwierząt, które zostały zabite, tak, znaczy... Z polowania też nie wolno, tak. W wyniku polowania. Chociaż jeleń jest koszerny, ale nie jada się. Nie jada żyrafa się, też jest koszerna. Żyrafa też jest koszerna, mimo że ma taką długą szyję, to się jej jednak nie jada, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ona się kończy, tam na górze gdzieś. Liścia jest zachwyt dla tej tradycyjnej żydowskiej wycinanki, która no, ona, można powiedzieć, że swoje początki to tam miała jeszcze w dawnych bardzo czasach, ale to jeszcze może nie była wycinanka. Jest jakiś dokument o tym, o rabinie, który pisał komentarz do tory miesiątkowej, a na dole w tej wycinance między, no nie mogę pokazywać go wzorem, trzeba zgadywać, między dwoma ptaszkami na dole. No i cała masa w tej lewej 65 zwierząt, więc proszę się nie wystraszyć, tyle nie będziemy robić. I to była i symbolika, i styl jakby taki linearny rysunek, taki jakby kompozycja, która zawierała zarówno symbole, jak i ornamenty, jak i teksty. Tu widzimy wszędzie napisy. Ale to nie, i to było wspólne. Coś co nie jest. Tak, tak. Trudnie było. Uznania i kontynuowania tego podejścia tradycyjnego, no ale w formie, która była z nowoczesnością do pogodzenia. I najbardziej tego typu podejście, właśnie łączenie tradycji z nowoczesnością, jest częścią czegoś, co się nazywa judaizmem konserwatywnym. Nigdy powstał w Niemczech, a jest rozwijany i był rozwijany w Ameryce i zresztą wszędzie. I który był dosyć nie tylko prężny, ale liczebnie bardzo ważny w Ameryce na przykład przez kilkadziesiąt lat temu. I obecnie dalej oczywiście istnieje, ale jest w pewnym stopniu jednak w kryzysie, to znaczy się mniej, liczebnie jest mniej ważny. Ortodoksyjne nurty, co ciekawe, rosną w sensie liczebności. No i również te takie jeszcze bardziej liberalne, czy zreformowane, czy progresywne, jak to się mówi, nurty judaizmu też rosną bardziej liczebnie. No bo właśnie oprócz tych ortodoksyjnego, ultraortodoksyjnego, nowocześnie ortodoksyjnego, konserwatywnego, mamy już różne wersje reformowanego judaizmu, który jest no, jeszcze bardziej odchodzi od tradycji tej dawniejszej, tej, którą dobrze reprezentuje ten budynek, prawda, i to, czego tu nauczano w latach 30., kiedy on funkcjonował, zgodnie ze swoją pierwotną
wizją i założeniem. מתחת שקבי מזבצל ליד העצים צחקו כוונות ואני בזמרה אכלל כן, זהו, כן, זהו זה כאן השקבי היו גם כאלה אז בימים Shoshana, Shoshana.